W dzisiejszym odcinku z Brawl Stars na moim kanale zrobimy sobie coś, co powinienem zrobić już parę dni temu, czyli odblokujemy i przetestujemy najnowszą legendarną postać, którą jest oczywiście Amber. Jak widzicie, aktualnie na moim koncie w karnicie zmiarskim mam do odebrania parę skrzynek i mam ogromną nadzieję, słuchajcie, że uda się z tych skrzynek trafić tę postać, ale jeśli się to nie uda, to spokojnie, w sklepie, jak widzicie, mamy ofertę na Amber za 700 gemów. W związku z tym, w dzisiejszym odcinku na 100% blokujemy nową legendarną postać. Pytanie tylko, czy ze skrzynek, czy kupując ofertę. Niech teraz każdy z was zostawi łapkę w górę pod tym filmem, żeby udało się trafić Amber ze skrzynki. I strzelcie lajka, jeśli wy również chcielibyście odblokować Amber na swoim koncie. Próbujmy dobić pod tym filmem 14851 lajków, czyli dokładnie tyle samo, ile mamy gwiezdnych punktów. A poza tym sprawdźcie, jaki kolor ma u was przycisk subskrybuj widoczny na dole pod ekranem obok mojego awatara. I jeśli ten przycisk jest u was czerwony, to koniecznie w niego kliknijcie, zasubskrybujcie mój kanał i zróbcie tak, żeby był szary. Pamiętajcie również sobie przed dokonaniem jakiegokolwiek zakupu Brawl Stars, na przykład przed kupieniem nowego zdobywacza, czyli Amber, mieć wpisany mój kod twórcy w sklepie. Żeby to zrobić, wystarczy przesunąć maksymalnie w prawo, nacisnąć tutaj wpisz kod, wpisać mój kod twórcy, czyli Citrox, nacisnąć wpisz i w tym momencie, jak widzicie, ja otrzymuję od was wsparcie. Was to nic nie kosztuje, nic na tym nie tracicie, a mi to mega pomaga, więc dzięki wielkie każdemu, kto ma wpisany mój kodzik i pamiętajcie, aby zawsze sprawdzić, czy ten kodzik macie, bo kod usuwa się co 7 dni. Okej, słuchajcie, w takim razie, jak widzicie, jestem już na moim koncie i tak jak mówiłem, zaczniemy od otwarcia skrzynek z karnetu zdemiarskiego. Mam tutaj, jak widzicie, słuchajcie, tych skrzynek całkiem sporo. Otworzymy sobie oczywiście duże skrzynki, otworzymy jedną zwykłą skrzynkę, a potem otworzymy jednego mega boxa. No i zobaczymy, czy uda się trafić nową postać. Zacznijmy, słuchajcie, od dużej skrzynki, którą, jak widzicie, mam już na ekranie. Naciskamy, stukamy i mamy tutaj tylko i wyłącznie 101 monet. Lecimy w takim razie dalej. Otwieramy, słuchajcie, kolejną dużą skrzynkę. Zobaczymy, czy tym razem coś tutaj będzie. No coś jest, ale niestety tylko monety. Odbierzmy sobie przy okazji 10 klinotów, bo te klinoty przydadzą nam się, jeśli będziemy musieli kupić ofertę. I teraz lećmy dalej, bo jak widzicie, mamy kolejną dużą skrzynkę. Być może teraz, słuchajcie, z tej dużej skrzynki uda się coś trafić. Zobaczymy, co się stanie, gdy naciśniemy. No, stanie się to, słuchajcie, że mamy znowu tylko monety. Lecimy w takim razie dalej, zwykłe skrzynka przed nami. Zobaczymy, czy w niej będzie coś ciekawego. No, jak widzicie, są znowu tylko monety. Została nam jeszcze jedna duża skrzynka oraz jedna mega skrzynka i chyba nie zostawiliście łapki w górę, bo coś nie mogę trafić. Więc zanim, słuchajcie, nacisnę, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, żeby udało się trafić Amber z jakiejś skrzynki. Jeśli nie z tej dużej skrzynki, to być może z mega boxa, ale uwaga, naciskamy, sprawdzamy. Mamy tutaj niestety znowu 177 monet i nic więcej. No dobra, w takim razie albo teraz, albo nigdy. Mamy, słuchajcie, przed nami ostatnią skrzynkę, którą jest, jak widzicie, mega skrzynka. Ja już ją kliknąłem i teraz chwila prawdy. Czy w tej mega skrzynce będzie nowa postać? Uwaga, naciskamy, stukamy. I mamy świecącą jedynkę, słuchajcie, mamy świecącą jedynkę. Jeśli to będzie Amber, to będę w totalnym szoku. Widzowie, dzięki za wszystkie lajki, bo jak widzicie, ewidentnie to pomogło. Ale strzelcie teraz lajka, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, żeby, słuchajcie, tam była na pewno nowa postać. Ja, słuchajcie, zasłaniam oczy, uwaga, naciskam i wy w tym momencie już widzicie, co to jest. Ja zaraz zobaczę, a jest to... Gadżet Bobo. No niestety, moi drodzy, nie jest to nowa postać. Gadżet zawsze spoko, ale no wiadomo, wolałbym, słuchajcie, Amber. Więcej skrzynek, jak widzicie, niestety w karnecie odblokowanych nie mam, a to oznacza, moi drodzy, że będziemy musieli kupić tę oto ofertę za 700 klejnotów. Zanim kupimy tę ofertę, to trzeba, słuchajcie, upewnić się, czy mamy wpisany kod do sklepu Brawl Stars. Jak widzicie, mój kod w sklepie jest wpisany, także teraz możemy spokojnie robić zakupy. Okej, moi drodzy, jak widzicie, gemy już doładowane, no i teraz klikamy w tę oto ofertę. Jak widzicie, mamy pokazaną Amber, mamy jej animację i mamy jej opis, który brzmi: Amber zawsze była piromanką, jej ognisty temperament szybko pozna każdy przeciwnik, jaki się do niej zbliży. Ta oferta, jak widzicie, będzie w sklepie jeszcze przez 9 dni i 11 godzin, więc jeśli planujecie, słuchajcie, kupić ofertę na Amber, to będę wam mega wdzięczny, jeśli przed zakupem wpiszecie mój kod twórcy, czyli Citrox. Ale już teraz bez przedłużania, uwaga, naciskamy i w tym momencie, jak widzicie, odblokowujemy najnowszą legendarną postać, którą jest Amber. Okej, moi drodzy, jak widzicie, mamy już Amber w lobby i powiem wam szczerze, że wygląda naprawdę kozacko. Ten płomień mi się mega podoba. Jest to w końcu coś innego i powiem szczerze, że mega się jaram, bo mimo tego, że mogłem tę postać przetestować już parę dni temu, dlatego, że współpracuję z Supercellem, no to niestety, słuchajcie, nie wyrobiłem się, żeby to zrobić. W takim razie, słuchajcie, ten mecz, który teraz odpaliłem, będzie pierwszym meczem, jakby w moim wykonaniu, tą nową postacią. Ja, słuchajcie, już przed chwilą puszczałem ten atak, bo nie jestem przyzwyczajony. Zwróćcie uwagę, że Amber ma taką fajną zaletę, że ma jakby...
jeden pasek, który możemy ciągle trzymać. Jeden pasek oczywiście amunicji. Zwróćcie uwagę, że tutaj nie musimy poruszać palca. Po prostu trzymamy sobie ten palec, strzelamy tym ogniem i w momencie, gdy ten pasek wyjdzie w zera, dopiero wtedy, słuchajcie, przestajemy oddawać strzał. Strasznie mi się to podoba, słuchajcie, mega przyjemnie się gra tą postacią. Mamy gotowy super atak. Super atak działa tak, że rzucamy jakąś taką bombę, którą możemy w każdej chwili podpalić i teraz, gdy ktoś tam był jakby w zasięgu tej bomby, oczywiście dostawał obrażenia. Ale co się wydarzy, słuchajcie, gdy będziemy naciskali na przycisk? Okej, jak widzicie, gdy nie trzymam przycisku, gdy w niego naciskamy, to po prostu atakujemy dosłownie przez chwilkę, ale powiem wam szczerze, że pierwsze wrażenia grając Amber są naprawdę mega. Dograjmy, słuchajcie, tylko ten meczek. Stary przeciwnik, wydaje mi się, że tak, jak widzicie, tutaj mamy Jackie, która w tym momencie, no zwróćcie uwagę, nie miała z nami totalnie żadnych szans. W związku z tym, jak widzicie, pierwszy mecz nową legendarną postacią mamy wygrany, dostaliśmy plus 10 pucharków, ale możemy sobie teraz tę postać trochę ulepszyć. Zwróćcie uwagę, że ja w jakby karnecie zymiarskim, na przykład w poprzednim sezonie, mam do odebrania sporo punktów mocy, bo ja tych punktów jeszcze, słuchajcie, nie zbierałem, bo zostawiałem sobie, słuchajcie, na nową postać. Co prawda w poprzednim sezonie za dużo ich nie było, tylko 200, ale w tym sezonie wydaje mi się, że też coś powinniśmy mieć. Mamy tutaj monety, mamy pakiet odznak i mamy, jak widzicie, również te punkty mocy. Niestety, no nie damy rady ulepszyć Amber na maksa, ale zawsze jakieś tam dodatkowe punkciki zdobyliśmy. Dzięki temu, słuchajcie, możemy ulepszyć ją na, uwaga, który poziom. Zaraz zobaczymy. Mamy, słuchajcie, poziom 4. I w sumie, jak widzicie, w sklepie mamy jeszcze ofertę specjalną za 39 klejnotów, która da nam 210 punktów mocy. Możemy sobie tę ofertę kupić, oczywiście z kodem Citrox. Dodajemy punkty do Amber, okej, jak widzicie, punkciki zostały do niej przypisane. No i teraz możemy sobie znowu ją ulepszyć. Jak widzicie, mamy poziom 6. Zagramy sobie teraz, słuchajcie, w tryby starcie, ale z nowym modyfikatorem. Jak widzicie, wraz z tą aktualizacją pojawiła się cmentarna zmiana, która działa tak, że w sumie zresztą pewnie wiecie doskonale jak, bo graliście, więc odpalę i pokażę wam to w grze. Zwróćcie uwagę, że zrobiliśmy teraz niewidzialni, a więc mamy niewidzialną Amber. Odpalamy rozgrywkę, no i zobaczymy, jak tam pójdzie. Okej, słuchajcie, jak widzicie, jesteśmy w tym momencie niewidzialni. No i oczywiście w tym trybie chodzi o to, że jakby nasze punkty życia co jakiś czas spadają. W tym momencie, jak widzicie, co chwilę odejmuje mi 68 punktów życia. I żeby sobie też się zregenerować, muszę, słuchajcie, atakować przeciwników. Atakowanie przeciwników tą postacią jest mega przyjemne. Powiem szczerze, że strasznie mi się ta postać podoba. Strasznie przyjemnie się ją gra. Nie spodziewałem się, że aż tak fajnie będzie się ją grało. No i oczywiście, zdając te obrażenia, będziemy odzyskiwali punkty życia. Jeśli chodzi o tego naszego przeciwnika, to w tym momencie, no, nie miał z nami większych szans. Mamy tutaj, widzicie, El Primo, który teraz też uciekał. Dobra, możemy rzucić na niego super atak. Dobra, teraz ten super atak podpalić. Cyk, zawsze zadamy mu jakieś obrażenia. No i dzięki temu znowu, słuchajcie, mamy pełne życie. Oczywiście, gdy kogokolwiek pokonujemy, to ten pasek życia również nam się wtedy maksymalnie regeneruje, więc warto, słuchajcie, zdobywać flagi, warto też atakować, tym bardziej, że tam mamy, słuchajcie, Jackie, która, okej, jak widzicie, zrobiła nam skrzydkę. No i teraz zwróćcie uwagę, Jackie nie ma z nami żadnych szans. Powiem, że ta postać jest totalnie kozacka. Jeśli zastanawialibyście się, czy warto ją kupić, to zdecydowanie warto. Ale zobacz, słuchajcie, czy uda się wygrać niewidzialną Amber. Szukamy ostatniego przeciwnika, który czuję, że będzie, słuchajcie, tam. Zaraz zobaczymy, co znaczy, tylko tak, podpalamy. No i niestety, w takim razie musi być gdzieś u góry, gdzieś się musi ten gracz chować. Pytanie tylko, słuchajcie, gdzie on jest. Coraz mniej życia mamy, jak widzicie, także chyba nie będzie lekko, no ale zobaczymy, czy uda się go znaleźć. Słuchajcie, on nie ma go tutaj, on może być w tamtych krzakach na dole, ale to by była totalna głupota. Tu po prawej go nie ma, dobra. Jest, słuchajcie, jak widzicie, po prawej stronie Kolcik, który ma 7 power cubesów, ale no, raczej wydaje mi się, że właśnie nie będzie z nim żadnego problemu. Jeśli, moi drodzy, ten film wam się spodobał, strzelcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, bo już nie długo po gorący mitów związani z ostatnią aktualizacją. Pamiętajcie też, aby mieć wpisany kod Citroskowy Brawl Stars, jeżeli robicie jakiekolwiek zakupy. A póki co, słuchajcie, życzę wam miłego dnia, trzymajcie się i do zobaczenia już wkrótce w kolejnym odcinku na moim kanale.